w szkole dla swoich 5-latków. Do zespołu szkolno-przedszkolnego nie dostało się 40 dzieci z tej miejscowości. Zdaniem rodziców miejsc wystarczyłoby dla wszystkich, gdyby gmina w dużym szkolnym gmachu wydzieliła dodatkową powierzchnię choćby z części Domu Kultury czy szkolnego holu. Dziś podczas burzliwych obrad Gminnej Komisji Oświaty radni wysłuchali propozycji i argumentów oburzonych rodziców. Relacja Zuzanny Pankros. W nowej szkole w Dąbrówce od początku roku szkolnego uczy się prawie 300 dzieci. Poza podstawówką znajdują się tu również 3 oddziały przedszkolne. Ale jak się okazało, przy nowym naborze 5-latków do przedszkola miejsc dla wszystkich dzieci nie wystarczyło. Według informacji, które my rodzice uzyskaliśmy, w szkole nie ma miejsc dla 5-latków. To jest główny problem. No my z rodzice się z tym nie zgadzamy i będziemy walczyć o to, żeby nasze dzieci były przyjęte do szkoły. Ja mam córkę, która już tu chodzi, tak? I teraz mam wysyłać syn gdzie indziej. To nie wyobrażam sobie nawet logistycznie, jak to ma działać. Nie? A niektórzy nawet mają dwójka tutaj i teraz ciocia jest wysłana gdzieś tam na Więckowice czy gdzieś. No to jest prawie 20 km w jedną stronę. Problem dotyczy 40 dzieci. Dlatego rodzice postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i poruszyli problem na dzisiejszej sesji Komisji Oświaty w Urzędzie Gminy. Tu bitwa na argumenty pomiędzy rodzicami, radnymi a gminą nie miała końca. Zapytałem panią, która siedziała w sekretariacie, czy mam wpisać placówkę alternatywną dla syna. Pani powiedziała, nie trzeba, pana syn będzie na 100% przyjęty, tak jak inne pozostałe dzieci. Rodzice innych dzieci też nie wpisali alternatywnego przedszkola, dlatego teraz niepokoją się o dalsze losy edukacji swoich dzieci. Będzie problem, ponieważ o placówce, w której obecnie przebywa, nabór też został wcześniej już zakończony. Dziecka nie zgłosiliśmy, takim terminem był chyba koniec lutego. Zgłosiliśmy dziecko do nowo wybudowanej szkoły z myślą i bez najmniejszej wątpliwości. Czekamy na decyzję tak naprawdę do końca, bo ta decyzja będzie oficjalna jutro. To co wiem ze strony szkoły, wydaje mi się to dość poważną informacją, no bo w końcu szkoła dysponuje dokumentacją dzieci i chyba wie, co się będzie, wydarzy jutro. A władze gminy są spokojne i problemu nie widzą. Z rozpoznania, które teraz mamy, wynika, że nie ma takiego dziecka, które nie miałoby zagwarantowanego miejsca w przedszkolu lub szkole. I to myślę, że to jest duży sukces, jeżeli chodzi o 5- i 6-latki, bo tutaj ten obowiązek spoczywa na gminie. I to jest nasz cel podstawowy. Rodzice zapowiadają, że będą walczyć. Kolejne posiedzenie Komisji Oświaty Gminy dopiero w czwartek o godzinie 14. Zuzanna Pankros, Teleskop.